tutaj oczywistą rzeczą, nasza kochana jubilatka jest osobą najważniejszą, osobą numer jeden, ale dla mnie ten dzień dzisiejszy, przepraszam, że zacznę może od tego, szanowni państwo, jest dniem szczególnym. Szczególnym dlatego, że właśnie dostąpiłem zaszczytu, iż po raz pierwszy mogę złożyć życzenia jubilatce. Dziękuję pani za to, że właśnie ja doświadczyłem tej pięknej chwili, że mogę pani złożyć serdeczne życzenia, gratulacje wzorem premiera, wzorem wojewody, ale przede wszystkim chciałbym gorąco i serdecznie podziękować za to jakże piękne i bogate życie. Bo z jednej strony rodzina, pięcioro dzieci, przecież wiemy i pani doskonale doświadczyła tych trudów pracy kiedyś w polu, to nie było tak jak dzisiaj i tu jeszcze dzieci wychować. I moi drodzy, to co powiem szczerze, zazdroszczę pani, ale w żadnym wypadku nie ma to nic wspólnego z zawiścią, że właśnie jest pani osobą, która tak pięknie potrafi malować, tak pięknie potrafi pisać, przecież te wiersze zawierają w sobie głębię filozoficzną. Naprawdę czytając nawet na zaproszeniu tę cząstkę pani twórczości, powiem szczerze, że byłem zauroczony. I właśnie, droga kochana pani jubilatko, chciałbym pani imieniem władz państwowych i rządowych naszej ojczyzny podziękować za tak wspaniałe, przykładne życie. Za to, co pani zrobiła dla siebie, a przede wszystkim dla najbliższych. Człowieka po tym oceniamy, co potrafi zrobić dla kogoś. I pani właśnie jest tym przykładem, że z jednej strony wzorowa matka, wzorowa żona, ale z drugiej strony człowiek artysta. Ten, który przekazuje nam to głębie i obudza w nas, u ludzi właśnie te szlachetne odczucia, odczucia piękna, dobra i prawdy. Za to serdecznie dziękuję i nie ukrywam jednej rzeczy, że życzyłbym sobie, ażeby również na następnym jubileuszu za 5 lat również być tutaj razem z panią, bo dla mnie to jest wielki zaszczyt. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności i długich następnych lat życia, również i w twórczości. Wszystkiego najlepszego. Znam wielu wspaniałych, mądrych ludzi w gminie Rzegocina. Zaszczytem dla mnie jest, że wśród tych ludzi znam również panią. Mam tym większą radość, że kilka lat temu samorząd powiatowy w osobie również moich, ale i wielu zacnych ludzi, którzy pracują w kapitule konkursu Benemeritus dla powiatu bochnieńskiego, mieliśmy chyba trochę szczęścia zapoznać się z pani kandydaturą jako osoby, która do tego zaszczytnego wyróżnienia z powiatu bochnieńskiego kandydowała. Pamiętam tą radość wspólnego spotkania, radość obdarowania pani tym zaszczytnym wyróżnieniem. Szanowni państwo, to nie jedyny, ale chyba bardzo wybitny przykład na ziemi bochnieńskiej tego, w jaki sposób te biblijne talenty nie zakopywać, a pomnażać. Dla dobra nas wszystkich. Proszę pozwolić, że dzisiaj do tych wszystkich gratulacji i dobrych życzeń, dobrych dni, dobrych lat dołączę również swoje w imieniu samorządu powiatu bochnieńskiego. Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi. To list Ojca Świętego Jana Pawła II. Z okazji setnych urodzin, w dniu dzisiejszym, kiedy przypada setna rocznica pani urodzin, składam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Gratuluję tak pięknego jubileuszu, przeżycia całego wieku, który był dla Polski czasem ogromnych przemian, prób i doświadczeń dziejowych. Jako nestorka sztuki, należąca do znanych i cenionych artystów, malarzy i poetów powiatu bochnieńskiego, znacząco przyczyniła się pani do promocji naszego powiatu.
A Pani życie jest niewątpliwie skarbnicą wielu doświadczeń, tych trudnych i tych radosnych. Dziękuję Pani za tą solidną i rzetelną służbę i pracę. Życząc dalszych, oby jak najdłuższych lat przeżytych w zdrowiu i błogosławieństwie Bożym, pozostaję z wyrazami szacunku. Szanowna jubilatko, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje. Szanowna jubilatko, szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy wzruszeni, ja również. Przypomnę 2008 rok, gdzie Pani Anna otrzymała prestiżową nagrodę imienia Władysława Orkana. Została ona wręczona obok domu rodzinnego Władysława Orkana w Porębie Wielkim. Miałem zaszczyt być na tej uroczystości. A dzisiaj odczytam list gratulacyjny w Fundacji imienia Władysława Orkana. Wielce szanowna jubilatko, często wracam do dzieciństwa, tam gdzie tliło się domowe ognisko, gdzie słońce nigdy nie zachodziło, a niebo było tak blisko. To są słowa z Pani wiersza. Przywołujemy frazy Pani poezji, które często towarzyszyły spotkaniom Instytutu Władysława Orkana. Wzbogacały one nasze myślenie społecznikowskiej działalności prowadzonej od blisko 10 lat. Mamy ten zaszczyt i wielką przyjemność, że znajduje się Pani w gronie laureatów prestiżowej nagrody Piewcy Polskiej Wsi Trudu ludzi zamieszkujących poza opłotkami wielkich aglomeracji. Przywołana myśl, cytat z utworu znajdującego się w tomie Sieroca Dola, jakże bliska jest orkanowemu przesłaniu. Orkan pisał: ukochałem lud biedny na dniach, bom się jego pieśnią wykołysał. Ukochałem zwyczaje i gwarę, które dziecko z piersi jego wyssał. Władysław Orkan, chłopski syn z Gorców i wielki artysta, stał się patronem nagrody łączącym pokolenia, programy artystyczne i wizje literackie. Pani twórczość, poetycka i malarska, wpisuje się w ten wielki pejzaż kulturowy i wielki dorobek artystyczny polskiej prowincji, polskiej kultury ludowej i w ogóle narodowej. Z okazji pięknego jubileuszu stulecia życia proszę przyjąć od Instytutu Władysława Orkana oraz kapituły Nagrody Władysława Orkana wiele ciepłych życzeń i pozdrowień. Niech zmartwychwstały Chrystus otacza Panią opieką, zdrowiem, a nas, wielbicieli Pani talentu i pracy, niech syci dorobkiem intelektualnym Pani twórczości artystycznej. W imieniu Henryka Czecha, Stanisława Gawora, Krzysztofa Jóźwiaka, Jarosława Kalinowskiego, Ewy Kieszkowskiej, Marka Książka, Stanisława Kolbusza i Czesława Siekierskiego oraz wszystkich członków Rady Senioralnej Instytutu Orkana życzenia przesyłają dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie i pułkownik Stanisław Dąbrowski, prezes Instytutu Władysława Orkana. Proszę przyjąć ten list gratulacyjny. Chciałem Pani Annie podziękować za piękny obraz, który otrzymałem od niej, namalowany, wisi w moim domu, Orkanówka. Tam właśnie, gdzie była wręczana nagroda imienia Orkana. To jedno. I drugi, chciałem podziękować za wiersz o mojej mamie, który znalazł się w tomiku jej poezji. Dziękuję serdecznie. Czenia. Nadesłał również Pan Marszałek Województwa Małopolskiego. Odczyta je za chwilę Pan Wójt. Bardzo proszę. Szanowna Pani Anna Kawa. Szanowna Pani. Proszę o przyjęcie moich serdecznych życzeń w związku z tak pięknym jubileuszem stulecia urodzin. Cieszę się, że mam zaszczyt przekazać Pani w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Małopolski wyrazy wielkiego uznania i podziękowania za trudy pracowitego życia. Boża opatrzność pozwoliła Pani osiągnąć wiek, o którym marzymy wszyscy.
i którego wszyscy sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych dla nas chwilach, a który osiągają tylko nieliczne wybrańcy, do grona których Pani się zaliczy. Gratuluję mu tak pięknego jubileuszu i przeżycia całego wieku, który był dla naszego kraju czasem wielu ważnych wydarzeń. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani Sędziwy wie, jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Serdecznie życzę Pani dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w kolejnych latach życia. Marszałek Województwa Małopolskiego, Marek Sowa. Szanowna droga jubilatka, szanowne panie, szanowni panowie, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystkich pracowników, również swoim własnym, pragnę Pani złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim zdrowia. Zdrowia na kolejne długie lata życia. Szanowna jubilatko, szanowni zaproszeni goście. W imieniu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pragnę Pani przekazać również życzenia Pana Prezesa. Z okazji osiągnięcia 100 lat życia składam Pani serdeczne gratulacje i życzę w imieniu własnym i pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dalszych, długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. Pragnę równocześnie poinformować, że do przysługującej Pani emerytury przyznaję od 1 kwietnia 2011 roku świadczenie honorowe w kwocie 2822 zł. Wypłata świadczenia w nowej wysokości będzie realizowana nadal przez Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie, Inspektorat w Bochni. Życząc Pani wszystkiego najlepszego, łączę wyrazy szacunku. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Jubilarska, w imieniu Rady Gminy, w imieniu Samorządu Gminy Żegocina pragnę dołączyć do tych wcześniej już składanych przez przedmówców gratulacji i życzeń. Cóż wiesz o pięknie, kształtem jest miłość. To nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest, by zachwycało, do pracy praca, by się z martwych wstało. To są słowa Norwida. Szanowna Pani Anna Łękawa, w setną rocznicę urodzin życzymy dostojnej jubilatce dużo wytrwałości, nadziei i siły do pokonywania wszelkich trudów. Błogosławieństwa Bożego, wiele radosnych dni w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych Pani sercu osób. Ten piękny jubileusz jest dla nas okazją do złożenia Pani życzeń, gratulacji i podziękowania za dar twórczego życia oraz rozsławiania naszej małej ojczyzny przez bogaty dorobek artystyczny. Z wyrazami szacunku w imieniu Rady Gminy, Przewodniczący Rady Gminy.